Witaj. Zanim przejdziesz do odsłuchania naszego nagrania, większość z Was nie jest naszymi subskrybentami. Wchodzicie do nas, bo uznajecie, że będzie to wartościowe. Jeśli zatem chcesz być na bieżąco z naszymi produkcjami, to prosimy, zasubskrybuj nasz kanał filmowy, a także włącz dzwoneczek, aby być na bieżąco z wszystkimi powiadomieniami z naszego kanału. Jednocześnie prosimy, abyś kliknął polubienie tego nagrania, po to, aby zwiększyć zasięg tego nagrania, po to, aby dotarło do większej ilości odbiorców. Prosimy Cię również, abyś udostępnił je na zewnątrz, na swojej grupie, na Facebooku, swojej tablicy, na Facebooku, na swojej stronie. Jest to olbrzymie podziękowanie dla nas za wykonywaną przez nas pracę. Kto Ci, kurka wodna, ukradł zwycięstwo? No kto? Bez rozwoju, bez treningów jesteś w lesie. Mnie się nie chce, ja mam obiad, spóźniłem się. Rozumiesz, masz wymówki. Dlatego, kurka wodna, nie będziesz wygrywać meczów, czy też turniejów. Będziesz stękać, będziesz przegrywać, będziesz mówić, że było za zimno, za ciepło, za jasno, za ciemno. To będzie żenujący rozwój i kariera, ponieważ nie zasuwasz na treningach. Po prostu nie jesteś głodny wygrywania. Nie zależy ci, jest zwyczajnie, jest fajnie. Nie ma powodów, aby się starać. Po co się męczyć? Masz tysiące wymówek, aby nie podnosić sobie poprzeczki. Jak to jest, że wielu seniorów, weteranów, zawodników z sędziwego wieku potrafi pokonywać młodych i sprawia im to ogromną frajdę, a tobie się nie chce iść na trening? Ktoś tu zaraz powie, że żyjemy w ciężkich czasach. Dobrze, rozumiemy, ale gdzie to widzisz? We wszechobecnej technologii, gdzie coraz więcej urządzeń zastępuje ludzką pracę. Rodzice kupują, kupowali lub też będą kupować swoim dzieciom zabawki elektroniczne, aby ułatwiać im życie, ale na czym to ma polegać? W latach 90., na początku 2000 roku, czy też XXI wieku, młodzież, dzieci nałogowo bawili się na dworze, robili sport, czy też inne aktywności, a dziś głowa wisi w smartfonie, laptopie. Komu to pomaga? W Azji czy na przykład w Chinach rodzice, mówiąc kolokwialnie, już od pieluchy wprowadzają swoje dziecko do świata sportu, do tenisa stołowego na przykład. Czy to jest dobre, czy to jest złe, nie nam to oceniać. Ale dlaczego nie uprawiasz sportu? Dlaczego się nie ruszasz? Więcej czasu poświęcasz na nic nieznaczące kłótnie, na przesiadywanie w internecie bez celu, byle tylko zabijać czas, albo w telewizji. Czemu nie uprawiasz sportu? Czemu nie ciśniesz? Czemu nie ćwiczysz? Bo nie wiesz, czy coś jest możliwe. Nie stawiasz sobie wzorców, nie masz celów jako pragnień. Myślisz sobie, o nie, z tym zawodnikiem ja na pewno nie wygram. Nie gram już więcej, bo cały czas na niego trafiam. Nie chcę już przegrywać, dlatego kończę. Nawet jeśli dopiero zacząłem. Tamten zawodnik ma czopa na desce, nienawidzę z nim grać. Ja wolę z tymi ofensywnymi, normalny trening, atak, atak. Nie pójdę na dodatkowy trening z obrońcą, strata czasu, szkoda czasu. Telewizja ważniejsza. Nikt nie powiedział, że sport jest łatwy, że tenis stołowy jest świetlicową grą. Kiedy rosną mięśnie, rosną zakwasy, zapominamy o tym. Kiedy ćwiczysz, bolą cię plecy, masz mikrokontuzje, wzrost mięśni to nic innego jak mikrourazy włókien. Dopiero wtedy one się odbudowują. Rozbudowują, są silniejsze. Musisz dostać po plecach, aby się wzmocnić. Kto ci nagadał, że ty nie możesz osiągać sukcesów, że tytuły nie są dla ciebie, że ty nie masz prawa wygrywać czegokolwiek? Masz syndrom przegrańca. Już tylu ludzi mających gorzej od ciebie miało w życiu swoje 5, 10, 15 minut i jak nie dłużej sukcesu, a ty? Co 4 miesiące zmieniasz okładzinę, bo ta w końcu będzie lepsza. Mija 5 lat, a ty dalej stoisz w miejscu. Odstawiłeś trenera na zieloną łąkę, sam stoisz w szczerym polu. Po co ci to? Dla zabawy? Sam sobie odpowiesz. Znajdź trenera, który skupi się na twoim rozwoju, aby znaleźć w tobie to, co najlepsze. Abyś sam znalazł swój styl w sporcie. Buduj swój charakter w sprzyjającym środowisku. Trenuj mądrze, a efekty przyjdą z czasem. Jak również uśmiech na twarzy, zadowolenie i przekonanie, że warto było i nadal jest warto uprawiać sport czy też tenis stołowy.